Halo, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Adamek97. I słuchajcie, wiem, nie było mnie trochę, no wiecie, matury były, trzeba było się przygotować, no i tak wiecie, no, jak ktoś się nie uczy 4 lata, no to mu się trochę czasu poświęci. Nie, no oczywiście żartuję, no ale wiecie, no trzeba było się troszkę przygotować. I słuchajcie, wracamy sobie z serią z GTA 5. I na pewno teraz będziemy grali drugą postacią, Michaelem. I z nim sobie wykonamy tutaj jakieś ciekawe misje, mi się wydaje. To sobie może zaczynamy, słuchajcie. I tak na wstępie tutaj lecimy sobie samochodem. Czekajcie. Jakieś rady może takie? Na razie wyłączymy radio, trochę powiem. I słuchajcie, tak. Jeżeli byście mieli jakiś ciekawy pomysł na serię, to piszcie w komentarzach, no chętnie was wysłucham, bo jestem ciekawy, jakie macie pomysły. I słuchajcie, może sobie zaczniemy na początek tutaj. Znak zapytania, co to jest? Aha. Ale czekajcie, tu mamy Lester. O, tu będzie chyba jakiś. A zaznaczyłem to, czekajcie. Ej, chyba nie zaznaczyłem, nie. No teraz, o, teraz jest ok. Dobra, lecimy sobie. Oczywiście niezgodnie z przepisami, jak zwykle. Amanda. O, jakaś dziewczyna, czekajcie. Nie wiem, jak to się odpisuje jeszcze. Pewnie go przyjechał, ale lecimy sobie, słuchajcie. Dobra, postaram się tutaj nie rozwalić tego samochodu. Postaram się. Chociaż ostatnio się trochę nauczyłem tu jeździć, no nie rozwalam całkowicie samochodu, w miarę tam one wyglądają. Zaczynam używać hamulców, ale słuchajcie, chcę, żeby, mam nadzieję, że ta misja będzie taka więcej akcji, bo sami rozumiecie, akcja jest bardziej ciekawsza. A jak tak wiecie, same takie jeżdżenie to jest takie, wiecie, na pół gwizdka. Dobra. Ale tutaj muszę skręcić. O Jezu. Halo. Ale ciekawe jakby było, jakby w GTA na przykład wprowadzili takie coś, że na przykład wszystko, jakbym na przykład tak jak ja jadę, to by zatrzymywali. Ciekawe, co to by było. Jestem ciekawy. No bo teraz ja to łamię tutaj dziesiątki przepisów. No to wiadomo, ale jakby takie coś było. Tutaj na przykład takie patrole, to no może by była ciekawa sprawa, słuchajcie. Tak mi się wydaje, ale no. O Jezu. Ale nieźle, nieźle, słuchajcie. Jeszcze jest w miarę ładnie wygląda. Nie jest. No tam trochę, słuchajcie. O Jezu, nie. Się zagapiłem teraz i znowu bym tutaj walnął. Ale tak myślałem, żeby jakąś inną gierkę nagrać, tylko bym musiał pomyśleć, co wy byście chcieli tutaj. Czy jakąś grę taką strategiczną, akcję, no nie wiem, co byście chcieli. Nie wiem, co by się tutaj przyjęło przede wszystkim. To tutaj, słuchajcie, dojeżdżamy sobie do naszego celu. Ile tam mamy metrów? 0,30 mili. Dobra, lecimy. O, dobra. O, już jesteśmy prawie. Słuchajcie, szybko to nawet poszło. Tak się wydawało, że to końcówka mapy, a tutaj proszę. Nie jest tak źle. Tutaj w miarę już tak jadę. A teraz gdzie ja mam wjechać? No, nie wiem. Nie wiem, gdzie mam wjechać. Gdzie to jest wjazd? Czekajcie. Tutaj? No, gdzie ja mam wjechać? Dobra, pojedziemy sobie chodnikiem. O Jezu, gdzie mam wjechać? Czekajcie. A tu jest jakaś dróżka, czekajcie. Jest dróżka, jest, okej. A, tutaj lecimy. Tutaj mam? Okej, dobra, wysiądziemy sobie już tutaj. Kicze tam pół drogi zajęliśmy samochodem naszym, ale to tam jest taki mały szczególik. Szczególik, na który nikt nie zwrócił uwagi. Lecimy sobie. Co my tutaj mamy, słuchajcie? O, tu jakaś chatka i tutaj mamy zadanie. Dobra. Już monitoring. No prawidłowo, nie? No.
Taki szacunek. Szacunek ludzi ulicy. Dobra. Wchodzimy. Na legalu. Co, ja mam go pobić, czy co? A na wózku, nie. Nie, ludzi bez kasku to nie bije. Nie, nie będziemy chyba go bić. Dobra. Mamy jakieś zadanie. Mamy iść do jakiegoś sklepu. No to dobra, lecimy do tego sklepu. Dobrze idę, czy znowu się gdzieś zagubiłem? Nie, tędy nie. Tu jest wyjście, dobra. Wszystko już wiemy. Dobra, trochę ruchy. I coś mam zanieść. Coś w tej torbie jest, ale samochód mamy? Stoi nasz samochód, słuchajcie, lecimy. A teraz słońce świeci, akurat taki poblask był. Czekajcie. Ale nieźle, słuchajcie. No jak na to, co kiedyś było, kiedyś to kurde. Dobra, wsiadaj. Kiedyś to samochód to już był do kasacji był gotowy, jak ze mną jechał. Ja nim jechałem, znaczy. Dobra, lecimy. Tutaj powoli, bo tutaj jest taka droga. Sami rozumiecie. Dobra, tam. Lecimy, słuchajcie. Jakieś radyjko, może sobie tak klimatycznie. Dobra, lecimy. Tak na razie tutaj żadnej akcji nie ma, ale na pewno coś tu się zacznie dziać. Dobra. Szkurde, no nie. A tu ja mam objechać? A bo tu nie mogę skręcić, a to dlatego. Ja to muszę objechać całe. Nie, nie muszę całego objechać. O, no to też jest, to jest dobra opcja. Normalnie jakbym tak zawrócił, to o. Dobra, tutaj mamy. Dobra, możemy jechać, lecimy. Lecimy bez problemu, słuchajcie. Nie, ale tak myślałem sobie, żeby ponagrywać jakieś takie, no nie wiem, czy gry strategiczne, czy może takie coś, powrócimy do takiej klasyki może, no nie wiem, jakbyście chcieli. Wiecie, jadę w to samo miejsce cały czas i teraz też się zarąbałem w kit. Gdzie mam jechać? O Jezus, strasz mnie po prostu. Dojechałem w tym samym kierunku? No ja jakieś chyba. Tak? Tu mam jechać? Tutaj mam jechać mostem, kurde. To ja bym tu jechał chyba 10 razy bym jeździł. Dobra. Oczywiście tutaj przepisy łamane po całości, a jakby inaczej. Ojej. No i wykrakałem, wam powiem. Jednak widzicie, no... Jednak muszę się uczyć jeszcze trochę jeździć. Jeszcze do końca dobrze jeździć nie umiem. No, nie no, ja idę go wyjaśnić, tak nie może być. Tak nie może być, idę go wyjaśnić. Wjechał mi w samochód bezczelny. Wyjaśniony. No kolejny, nie no co. Tutaj się na mnie tak rzucają, że. No jeszcze mi pościg mam, o Jezus, nie no. Still a very close. A tu jest ten sklep. A to ja muszę uciekać. No kurde, jeszcze muszę uciec z policji. A to jest spowolnienie, dobra. Szybko. Ja muszę uciekać. Powiedziałem sobie tak na wprost 500 metrów. Powinniśmy uciec. I zawrócimy zaraz sobie tutaj gdzieś, słuchajcie. O, tu jest ten. Jak to się nazywa? Kurde. Nie tuning, tylko lakiernik. To mi od razu ten odnowi samochód.
Nie wiem, ale w tym GTA 3 to było na przykład, że gwiazdki się usuwały. Znikały po prostu. A, dobrze ja jadę czy nie? Dobrze. O, jest. Jest. Robimy malowanie. Repair vehicle. Armor. Sobie tuning zrobimy, bo co tam, kto nam zabroni. Dobra, taki na szybko, bo nie źle tutaj elegancko. No teraz możemy jechać, teraz tak. Dobra, taki autosave był, lecimy sobie. Teraz już gwiazdek nie ma, nie musimy uciekać, lecimy sobie. Postaramy się tego samochodu nie rozwalić. Nieładnie, nieładnie tutaj się zrobiło. Dobra. Taki mały szczególik na czerwonym świetle. Pamiętajcie, nie jedźcie, nigdy nie jeździcie na czerwonym świetle. Dobra, jesteśmy tutaj, gdzie jest ten sklepik. Ale tutaj na perfekcyjne. I wchodzimy tutaj. Co to jest za sklep? A to jest sklep z ciuchami jakiś. I co ja mam tu kupić? A jakieś ciuchy mam mu kupić chyba. Co powiesz na outfit mam kupić? Mam kupić jakieś ubranie, słuchajcie. A nie, słuchajcie, ubierzemy, no nie. No tak kiepsko to wygląda. Nie ma nic lepszego. No nie, no tak jest to takie. Ja bym coś innego chciał tutaj. A mogę coś innego? Nie, tak musiałem się ubrać. Dobra, lecimy, słuchajcie. Już mniejsza na to, że tam jak się ubraliśmy czy coś. Ja mam tutaj nadzieję, że jakaś akcja będzie, bo tego typu rzeczy to, słuchajcie, to jest nic ciekawego. Lecimy sobie, słuchajcie, co tam? Radio leci, co tam? Ktoś dzwoni, Lester. A nie, my dzwonimy do niego, okej. Okay. Ojo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 j
Dobra, lecimy sobie tutaj dalej. Dobra, tutaj zahamujemy. Czekajcie, dalej mamy jechać? Chyba tak, chyba jeszcze. O, tutaj mamy. O, jest skip. Mam wejść w to miejsce chyba. Gdzie to było? Ja tutaj mam wejść do tego budynku. Okej, okay, dobra, lecimy. Słuchajcie, może tu coś będzie. Co to jest w ogóle za miejsce? Life Invader. Okej. Okay. Mam iść za programistą, dobra. Z jakieś hakowanie zrobimy, czy coś? No nie, broni nie mogę ruszyć. Life Tumor. Lecimy za nim. O, maszyny, słuchajcie. No i co mam dalej? Aha, ja mam iść do tego punktu, ja tu się rozglądam, a ty mam iść tam, gdzie są programiści. Mogę tu wejść? Nie. Kurde, to powinno być wszystko odblokowane, bo to tak ciekawi człowieka. Kurde, Life Invader wszystko.
A ja będę pracował jako programista. Ale co pewnie ja muszę wygrać jakiś... Aha. No ciekawe zadanie, nie? Z mojej dziedziny, słuchajcie. Jeszcze, że wirusy mam usunąć, zaraz powiem. O, aha, jestem informatykiem teraz, okej, spoko. Ale wirusu tutaj, no. Anti-Eater Extreme... Anti-Eater. Extremat. And that should do it. Już po. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Diabla. Co za gościu. Zobacz prototyp. A, prototyp to zobaczymy, słuchajcie. Ten gościu to nie jest normalny do końca. A nie, takie zadanie to nawet mnie ciekawi tutaj. Wykradanie tutaj danych, takie coś, hakowanie, hakowanie. To mnie interesuje, słuchajcie. O, chip, tak, tak. Nie, to mnie interesuje, tak jest spoko zadanie. I teraz mają wyjść z budynku, jakby nigdy nic, jakby niby... I sobie lecimy, słuchajcie, stąd. A nie mogę biec? Nie mogę, kurczę. Musimy wyjść z buta, musimy powoli iść. Ale nie, to było nawet, wam powiem, jak będziemy mogli wejść do windy, to będzie spoko. Ale chyba nie możemy wejść do windy, no czyli to tak średnio. A tu możemy sobie zagrać? Nie możemy sobie zagrać. Wszystko zablokowane. Ten tryb zwolniony przed chwilą włączyłem przypadkowo. Ten gość się tam wydziera, nie wiem, czy to jest normalny. O, z charakterem tutaj. Tutaj wszystko jest zablokowane, słuchajcie, nigdzie nie mogę wejść, wszystko zamknięte. A takie coś by było ciekawe, na przykład wykradanie danych. To by była ciekawa misja i na przykład potem jakaś, jak to się nazywa? Jak policja wjeżdża tutaj i tak dalej, i tak dalej. Znowu dzwonimy do tego Lestera. Dobra, się wydziera, kurde. Tyle mam się do powiedzenia. Słuchajcie, jakieś inne radio. Dobra, lecimy sobie tutaj. Tutaj było blisko. Oj. Czekajcie. A to brama, to jest tą przewijać. Ale tu to było na minimalnie. Kurde, no szybciej się otwiera. Za szybko wywiadę. Dobra, wysiadamy. Będzie to coś ciekawego, czy nie będzie? Dobra, wsiadam, słuchajcie. Ale, a projektor to jest. Ty mówię taki wielki telewizor. Nie no, fajny tyłek miał. I to jest zadanie? Mam oglądać telewizję? A mam poczekać na przemówienie Jaya Norrisa. Aha. Aha, jak prototyp telefonu. Aha, co? Słuchajcie, słucham. No na razie to tak średnio mnie to interesuje. Dobra. No i co? Only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary!
No dalej. No szybciej, no co jest? No i na co ja mam czekać? Jak on sobie będzie pół godziny gadał? O, po prostu wymyślił... A, to chyba on wymyślił ten... mobilne telefony, to taki. A nie wiem, czy ten chip on wrzucił jakiś, żeby po prostu nie działał? A to by było dobre. I że zaraz hejty się polecą. Ale ludzie zadowoleni. No i co dalej? Co ja mam oglądać tutaj? Dalej, no na co ja mam czekać? Słuchaj, najdolniejsza misja wam powiem. No tutaj w ogóle nic się nie dzieje. Co? Michael nie zdetonował telefonu? O co chodzi? Nie, ja w ogóle nie mam słów do tej misji. Aha, nie mogę nic zrobić, dobra. A nie rozumiem do końca tej misji w ogóle. Ja myślę, że mam przeczekać, że tutaj zadzwonić do niego. Aha, już wiem, o co chodzi. Słuchajcie, ja po prostu tym pilotem zdetonuję ten telefon. Jak on będzie ten pokazywał, to ja pyk i nie ma tutaj, nie ma gościa. W ten sposób się bawimy. No to ładnie się bawimy, słuchajcie. No i co? Jak ja mam to zrobić niby? No nie wiem, jak ja mam to zrobić, słuchajcie. Przybliżyłem sobie co dalej? Ale jakoś tego jest taka kiepska, że jest daleka. Z bliska znaczy. A z daleka jest okej, ale z bliska patrzcie, tak. No i co? No i co ja mam zrobić? Halo? No dalej, no co jest?
No bez jaj, no co ja mam zrobić? No, nie, słuchajcie, zakończymy sobie na tym po prostu, na tej części, bo to nie ma sensu już po prostu, to już się robi nudne, słuchajcie. A jeżeli się podobało, możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcja mile widziana i słuchajcie, jeżeli chcecie jakąś nową serię z innej gierki, możecie pisać w komentarzu i chętnie was wysłucham. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, Adamek97, na razie.